Witam serdecznie w kolejnym wyzwaniu ostrości, z tej strony Mike Van T. A z tej strony Sunny Pit. Witamy na kolejnym wyzwaniu. A co my tu dzisiaj mamy? No już wam pokazuję, co my tu dzisiaj mamy. No, legendę, można to powiedzieć. No, dokładnie. Jest to Mad Dog. Konkretnie Mad Dog 357 Hot Sauce. Jest to edycja kolekcjonerska, która wyróżnia się tym, że oprócz takiego fajnego gadżetu tutaj, o którym zaraz trochę szerzej opowiemy, posiada jeszcze moc 600 tysięcy Scoville'i. Wow! Jeśli rzeczywiście to będzie taka moc, no to o rany. Będzie ciężko. Dobrze, no to Mike Sonica wam opowie o tym sosie, co o nim przeczytał, co się dowiedział. A ja spróbuję wam pokazać do bocznej kamery mniej więcej, jak to właśnie to wygląda tutaj. To tak, jak sam już trochę wspomniał na początku, jest to sos o mocy 600 tysięcy Scoville'i. Mocniejsza wersja zwykłego Mad Doga 357, który, jak sama tutaj nazwa wskazywała, miał 357 tysięcy. A uzyskali tą moc dzięki oparciu go o ekstra o 6 milionach. Jak pamiętacie, wyzwanie 50, tam też gościliśmy sos, który też był oparty na ekstrakcie o 6 milionach. No ale wiecie, no jak to się potoczyło. No oby Mad Dog nie skończył tak samo. Chociaż wiecie, jak to u nas z Mad Dogami jest, nie? Boimy się tego. O, tak to się prezentuje. Chciałem jeszcze też zwrócić uwagę na tutaj fajny bardzo gadżet. Myśleliśmy początkowo, że to jest po prostu taka, o, taka sobie po prostu nabój. Ale tu się okazuje, zrobiliśmy na opis, że to jest łyżeczka, spoon. Okazuje się, że jest taka fajna, o, do dozowania właśnie. Takich bardzo małych porcji sosu. Bardzo małych. Spróbuję wam tutaj, o, to wam lepiej zaprezentować. O, widzicie, patrzcie, jaki bajer. Taka malutka łyżeczka. Ale my z takiej łyżeczki nie skorzystamy. No nie tutaj, na tym wyzwaniu. Nie, będziemy mieli nieco inną łyżeczkę, na której przyniosujemy sobie ten specyfik. Ale to Sany wam wyjaśni w sposobach testowania. Dokładnie tak. Dobrze, wracam tu już do was. Jak dobrze pamiętacie, na wyzwaniu 52 wylosowaliśmy jako nośnik podstawowy z kibasa. Tak jest. I dlatego też mamy tutaj z kibasa. Jest tutaj z kibas, nie? Widzicie? No tradycyjnie z serasem, nie? Jest z kibas. Z serasem. No tak. Mówiąc, trzymając się klasycznej poznańskiej gwary, no, mamy skibę z serem po prostu. No a oprócz tego oczywiście łyżeczki, nie? Aha, też będziemy to drugi test. Testować na łyżeczkach. Na takich łyżeczkach będziemy testować. I dla tych, co oni załączyli, tylko na takiej łyżeczce. Myślę, że wszystko dobrze widać. No. Dobra, no to przeczytam wam szybciutko skład. I przedstawia się on następująco. Ostry sos Mad Dog 357, edycja kolekcjonerska. Ocet, ekstrakt z papryki, zagęszczony sok trzcinowy, świeży habanero, czosnek, cebula, papryczki cayenne o mocy 160 tysięcy SHU, przyprawy, guma ksantanowa. I taki jest to skład. Na stronie opisywali, że właśnie tutaj składniki, które są dodane, mają pomóc nieco złagodzić tą strasznie przerażającą moc, którą ten sos posiada. A my z praktyki wiemy, że niektóre sosy też posiadały podobną gamę składników, a i tak tam nic nie było czuć w ogóle z tego ale składu. W szczególności jeszcze to, że niby ostrożnie, a znamy sosy Mad Doga i gdzie a tam. A też chciałem to właśnie podkreślić ten aspekt, o którym już wcześniej wspominałem. No bo który to jest sos Mad Doga, który testujemy? Pozwól Majku, że wyciągnę ranking. No to jedziemy od początku, czyli Mad Dog Liquid Fire, Inferno, Ghost Pepper, no i teraz będzie ten, nie? Nie, jeszcze przepraszam, Extract od Mad Doga 38, tak. czyli piąty ten. To jest powrót niesygnalizowany, nie? Nikt nas nie prosił o ten test. A po prostu tak. Mówię, no Mad Dog to jest, nie? No trzeba sprawdzić też w sumie ich perłę w koronie, nie? Ich szlagierowy sos, nie? Dokładnie. Tylko w wersji po prostu kolekcjonerskiej. No, my nie możemy sobie takiej tutaj przyjemności obowiązku bardziej, no poczucia obowiązku odmówić. No nie. Dobrze, robimy małą przerwę. Tutaj się pomęczę z otwarciem jego, bo ja widzę, że też otwarcie jego nie będzie takie wcale proste. I za chwileczkę wracamy do was. Zostańcie z nami. Okej, jesteśmy tu z wami. No poszło mi znacznie sprawniej niż się spodziewałem. Tak go wstrząsam. O, też w ogóle nic nie widać tutaj. Pęcherzyki powietrza jakieś się pojawiają. Ważne, że konstytucja jest taka równa, jednostajna, nie ma żadnych jakichś, kurna... No nie, zjeżdża na tym, zjeżdża po tym. Ale chodzi, że nie ma jakichś, wiesz, nasionek... No, jest to też. Przepięknie przemielony, nie? Dobrze. Ja się wyobrażam, że będzie tak samo, standardowo. Już
Shit. Ghost Pepper. No, wymyślałem się, że po tej konsystencji, że to będzie to samo. Zupełnie jak Maddox 357 Ghost Pepper. Czuć tą chemię, czuć taki, jak to Mike określał już przy Ghost Pepper właśnie, przy którymś jeszcze sosie, czuć ten zapach przemysłu, olejów lotniczych, czy jak to było. Nie pamiętam, czy już trafiło to do wyzwania, ta jego Mike'a opinia, ale dokładnie ten sam zapach, aczkolwiek identyczny jak Ghost Pepper jednak, muszę chyba powiedzieć. Wiesz co, różnice są... No, domyślałem się, że tak będzie. Nie, jakaś może jest... Że ty powiem tak, Maddogowy smak. 95% tego, co Ghost Pepper. Inaczej trochę są może te proporcje tam odczuwania tych niektórych tych aromatów, ale ogólnie Ghost Pepper. Tak, Maddogowy. Jeszcze tylko Ghost Pepper, no Inferno też... Nie, czyli smakowo to jest nieciekawe. Nie, przepraszam, zapachowo jest nieciekawe i smakowo pewnie też będzie nieciekawe. No dobra, Majku, powiedz, co ty uważasz. No, czuć takie ten lekki taki ocet. Do tego też jakieś takie nuty różnych dziwnych przypraw, co takie sprawiają takie wrażenie chemiczności. Znaczy w sumie to jest chemiczny sos, bo przy ekstrakcie zapartym. No też, ale też bardziej ten ekstrakt, nie? No typowo, tak jak Sany powiedział, to jest typowy zapach Mad Doga, na przykład właśnie 357 Ghost Pepper. Dobrze. Mhm. Czyli ostatni zapach mamy już sobie. Tak. Sobie zapisaliśmy. Co teraz będziemy robić, Majku? Będziemy jeść meskiwy. No, łyżeczka przelana meskiwkę. Tak. Teraz pytanie, czy moc będzie jakaś inna, czy jednak to jest chwyt marketingowy, nie? Te wszystkie... Postaram się wam pokazać tutaj moce na polanowanie sosu. To już będzie widać. To jednak to jest no, takie... mówisz, lejące się. Nie zaś takie lejące się, ale... Okej, okay, dobrze. No to co? To dozujemy, prawda? No, dozujemy. Bo kolor jest też identyczny, nie? Chyba do Mad Doga Ghost Pepper. Wiesz co? Tak teraz patrz. Mad Dog Ghost Pepper jest chyba taki jaśniejszy i tak jakby mam wrażenie, że tam są jeszcze jakieś inne barwy jakby. Ten ma taką bardziej jakby jednostajną barwę, mam wrażenie. Czuć taki ocet chemiczny. Czuć to. Dobrze, to widzicie chyba tutaj... To czuję go stąd, nie? Ja też. Widzicie chyba tutaj w tej kamerze, widzicie jak to mniej więcej się prezentuje na skibie, już tam nie będziemy podnosić dalej. I się takie czerwone plamy po prostu, no nie? Dobra, już ten sos tu nie lata, może, ale niech stanie tutaj, nie nam przeszkadza. Dobra, no to co? No to chluśniem chluśnię chyba, no nie? No. Znaczy jeszcze nie chluśniem, teraz... No właśnie. Oby była moc, nie? Oby była moc, bo naprawdę... Znaczy, ostatnio, no kurde, chcemy było, żeby była moc. No ale to co się dzieje? No nic się nie dzieje. Nie? 600 tysięcy pole niby tu jest, nie? Znaczy jest zużyte z... Nie, znaczy jest napisane, że 600 tysięcy ma moc. No tak, bo z ekstraktem z 6 milionów. Tak, tak. To jest 600 tysięcy, to jest bardzo dużo. Jeszcze zwykłego sosu o takiej mocy nie dostawaliśmy, nie? Posłużę sobie, pomogę rankingiem, który sobie tu przykleiłem na boku. To jest hardcore już. Czyli teoretycznie powinien być mocniejszy od The Bomb Beyond Insanity jakieś 6 razy. Prawie. Okej, dobrze, dobra, okay. Zobaczymy, czy Maddox sobie poleci w kulki znowu, czy... Okej. Okay. Dobra, nie przedłużajmy. Smacznego. Ghost Pepper 2. Ale chyba ostrzejszy. Ostry. Taka fala ostrości się wjeżdża. O kurde. Oj, rzeczywiście. No, jest ostry. Ale kwaśny, ostry. I teraz goryczka wjeżdża. Ale jest ostry, kurna. I to poważnie, czkawka. O, też mam. Oj, tu jest moc. Ale niedobry. Bardzo jest niedobry. Moc. O, czkawka. Mam problem z jedzeniem tego. Niedobry. Nagle niedobry, ale ostry. Miałeś siewki? Miałem. Mam, cicho mam. No, to jest petarda, nie? Nie sądzisz? To petarda jest, nie? Może nie przekraczasz tak poziomu ta bomb. Nie. Beyond Insanity, ale myślę, że to jest gdzieś w tych granicach moc, że może gdzieś obok niego stać. Smak jest straszny. No, jest ostry, jak nie wiem. Łzy mi się cisną do oczu. Już mnie mocno kusi, żeby wziąć sobie śmietanę, bo... Na języku strasznie wypala. O, zaczynam czuć. Brawienie w uszach zaczynam czuć. Pierwszy chyba Maddox, który. Który jest mega ostry. Ale teraz. Ale jakieś takie. Ale cały gardło zaczął. Wiesz, tak jakoś. Jezu, kurwa tych rzeczy! O Jezu! No. Jezu! Jakie to jest ostre! O kurde, stary.
To jest petarda! To jest petarda! Ty no ból jest tak jak sztapryka, ty! To jest petarda! O, moja dobra. Widzisz dobrze, że jednak zagórałem miskę. To jest petarda. Moje gardło. To jest, tam jest, kurde, rozszerzone. No, no, stało, to już przekroczyło poziom raku gardła, to jest rozszerzone stało. Taki, jakby ktoś mi poranił jakimiś żyletkami, kwasem wylał. Bardzo taki ból jest też. Ja się boję, że do żony wyjedzie. Jezu. Ach, to jest ostre. Ja się boję tej buźki. To jest papryki tej. No. O, to jest zajebista. O, to już na ustach już deszło, ale w gardle to jest jakaś podobna. No. Jezu. To jest jak papryki na gardle. Jezu, nie mogę. Nie mogę. Spokojnie, nie ma. Zbijesz coś. Położę chusteczkę. Pójdę umyć łyżeczki, bo teraz trzeba być. Ale boli. Ale przyjąć. No, ja muszę. Ale boli. To było, powinno być na to powinno być napisane w wyzwaniu. To jest hardcore. Ostrz pięć. Już nie mogę. Już nie mogę. Ból jest zajebisty, brzuch. Żołnierz mi rozwala. Już na brzuch? To mi luz, ale... Się w karę leci przez pek papryki. Masakra. Już wyceniłem ostrość na ten. Jeśli chodzi o, wiesz, o... To jest mocniej niż dawno, kurwa, miliony w stanie. No, już, wiesz, już wyceniłem go ci powinien być w rankingu, ale jeśli oceniłem skału... No powiem ci, ja się kurwa boję łyżki. Nie, łyżki nie bierzemy, stary. Znaczy weźmiemy, ale nie całą. To jest jak papryki. To nie jest jak... Obiecaliśmy. Na ekstrakcie. Czy fail mówisz? Daj mi, ja muszę dojść. No. Ja pierdolę, kiedy został. Tej top, tak powiedziałem, gdy nie było ciebie, że to powinien być napisane w wyzwaniu, nie? No. To jest masakra. To 60 tysięcy może być chyba, wiesz? No, może być to. To jest tak ciężki Mad Dog. O kurna. Tej, ja się czuję jak na paprykowej trylogii się czułem. Kurna, kto to zje? Nikt. Znaczy ja to kurda, ja nie wiem, kto to zje. To jest niezrozumiałe do zjedzenia. Kurwa. Kurwa, zjem sobie śmietanę teraz. Nie, tak szybko śmietanę nie zjadłem. Nie pomaga nawet. Tylko chwilowo. A, będzie brzuch. U mnie jest brzuch. U mnie nic na szczęście jeszcze. Ale nie jest taki hardkorowy. O kurwa. Daj drugą. Abyś mi powiedział, że będzie Maddo taki ostry, to mnie uwierzył. A wiesz? Nie. Po tylu niewypałach to jest straszne. Jednak te miski tu się naprawdę przyda. Sekuracyjnie muszą być. Jezu, jak mnie język pali. No mi ten język raz jest najgorszy. W gardle zabiło chyba w ogóle. Ej, ale w gardle to nie miałem ostrości. Ja miałem mega ból. Ja bym mi ktoś pociął żyletkami, wylał jakiś tam kwas. To straszne to było. To nie był ból w gardle jak na ekstraktach w zupie. Gorsze. Ostatnio. To było jak na paprykach. O, coś takiego. Żołnierz też jest w sumie jak po paprykach. Gardło już się uspokoiło dzięki śmietanie, ale język, kurwa. Jezu, mi bolą flaki, to teraz dopiero wjeżdża ten ból. Język to jest dramat. A ten moment ja powiem, że nie, ja nie biorę łyżki. Ja to z Beltem zakończę. Jak to z Beltem zakończę, to też nie biorę łyżki. Nie jestem zabójcą. Zabójcą jestem. Ja pierdzielę, boli. Boli, jak nie wiem. Nie przechodzi w ogóle ból. Jeszcze zrzygam, naprawdę.
Cierpię. Cierpię. Może nie widać, ale cierpię. Ja czuję cierpienie jak na widok. No, no. Tylko, że kurwa gorsze. Start, kur. Podtrzymujemy pierwszy raz. Tak. Czyli ostrość 5. Akurat muszę powiedzieć jawnie i głośno, bo... To jest hardcore. Tu widać, tu widać. My tu nie musimy kłamać ani się utajać. Każdy z nas widzi się na zemek, no. Co z kim jest. No zobaczy, że kolega Sanie już musiał... Dwie śmietane, albo z hardcore. Zaraz też otwieram. O, polepsza ale ja się zżyga, naprawdę. Czy już się zżyga? Polepsza mi się. Nie wiem, co byłoby z tych śmietan. Ja pierdzielę, chyba jak papryki. Jak mleko, wiesz, powiem ci, aby mnie to miało być mleko, żebyśmy żygali dawno. No. Patrz mi w chusteczkę. No tak, bo... Na paprykach nie mieliśmy śmietany, mieliśmy samo mleko, prawda? No właśnie. No to tak to sobie papryki to jest. No, to jest hardcore. Hardcore. Ty, no, pierwszy raz, kiedy nie możemy skrytykować. W końcu! Tak, ale pierwszy raz, kiedy Badoga, jesteśmy w stanie. No nie możemy skrytykować za jego ostrość. To co, wiesz, tutaj piszą, to dostajemy. I to rozpierdala. To jest straszne i to nie, to jest dla zaawansowanych graczy. To nawet nie dla nas jest. Nie? No. Nawet nie jest dla nas. Ja się zastanawiam, czy jesteśmy zaawansowani w tym momencie. Jest, nie, widać, nie aż tak. Macie rekompensatę go porządną za 50. wyzwanie. Ja czuję tego bełta, jak się zrzygam, to będzie straszne. Boli jak nie wiem te plaka. Przecież już siedzi, popuje się. Ciekawe, kiedy dom zacząłem czuć fala gorąca. Ja siedzę, tylko się modlę, żeby się nie zżygać. Ale to jest ciężko powstrzymać, bo jak się zżygam, to będzie straszne. Oj, u mnie fala gorąca się zaczyna. U mnie tam straszne coś jest. To jest tam straszny ból, nie? Jakby ktoś lemlawę wypił. Kurde. Nie, to śmietana nie pomaga na to. Ona nie gasi. Ona nie gasi tego. Wow! Śmietana nie gasi tego gówna. Wow! Wow! Idzie pas. Już nie mogę. Jestem zwinięty już. Nie mogę. Fala potężnego gorąca na brzuchu. A ja falę potężnego bólu. Czyli falę, to jest ciągły ból. Tylko się bardziej spotęgowuje. To będzie boleć. To u mnie boli. To jest już takie gorąco bolące już. Wow, sprzężące wręcz w brzuchu, kurwa. Ty nie miałem czegoś takiego chyba nigdy. Gorąco, a ból to zawsze były dwie oddzielne sprawy, a teraz mam takie parzenie, które wręcz boli, wypala w brzuchu. Ja miałem po paprykach, po Karolinie Reaper miałem coś podobnego. Wow. I po Mad Dogu, znaczy po bombie. Po Beyondku, znaczy po bombie da fajny nastrój. O, kurwa. Ja powiem tak, tym razem nie będziemy przepraszać za ten język, bo to jest taki hardcore, że to się nie da być normalnym. Ludzie! Pomocy! Wow. Pomocy, pomóżcie nam. W głowie mi się kręci. Pomóżcie nam, to jest pojebane. Nie są nie? Nie są to jest pojebane. Spokojnie, dam radę. Walczmy z tym burzem. Kurde, jak? Jezu. Nie da się. To nie jest... O kurwa. Ty myślałem, że dasz radę. O Boże. To wyjdzie ze mnie. Przetrzymaj to. Nie mogę. Już się nie da. Ej no, przytrzymaj to. Nie mogę. Fuck, o! Klasyczny ból się zaczyna. Jeszcze jakieś mleko czy coś, żeby zapić z tego bełta? Fuck, bo mi się też zbiera na bełta przez to. Leży śmietana. Leży śmietana, spokojnie. Brzuch mi boli. Zajebiście boli, chcę wyjść. Płaczę. No mnie kurna płaczę. Kurde, ja się czuję jak po przyjęciu, kurde, prawie jak bomby, kurde. A ty? Nie, aż tak źle na szczęście nie, ale... To zobaczcie, że bomby żeśmy nie zapijali, kurde, w ogóle. Oh. Praktycznie. No czym żeśmy, że było za późno, kiedy zapijaliśmy. Może mi się teraz, na konfrontacji ostatnio. Nie, chodzi mi ten... Konkretycznie. Ja jestem zniszczony, ja jestem, kurde, zniszczony. To jest dla mnie za mocne.
Przepraszam, to jest za mocne. A ciebie chyba sam też, nie? To jest za mocne. Siedzi taki, kurwa, no ból, no zaczął się już. Kurde, panie. Nie mogę już zatrzymać. Ej, takiej pozycji, kurwa, tej nad miską leżąc, kurwa, jest dobrze. Kurwa, się teraz będę musiał rozebrać. No możesz, i tak cię widzieli już nagiego. Prawie. Jezu, kiedy ja już ostatnio musiałem rozbierać, miałem taki stan. No, na bok, ten, na bok wieloca. To jest, kurwa, horror. Nasze cierpienie jest tak zajebiste dla was pewnie. Pewnie jak już się ogarniemy, to też się będzie pośmiejemy, nie? Ale to straszne. Ja widzę śmierć. A ty? Muszę poluzować. A ty? Ja mogę powiedzieć, że ja widzę chyba śmierć w oczach. A ty? Ja też. Mam taki ból zaraz jak na tym, na bleże. Ten. Na bleże? Ten co krzyczał. Aha, ten! Moje, kurna, panie. To ja mam kurna gorsze stadium. Wtedy myślałem to wy, pamiętam. No właśnie, mam gorsze stadium przecież, chłopie. Wtedy... To jest mówię, ja mam ból jak na bomb defanie laser. Nawet nie mogę patrzeć kamerę, jestem tak zniszczony. Ja też nie, już zaczynam chodzić od mysłów. Trzęsę się już, kurde. Boli i nie wiem, czy to zejdzie. Ej, powiem ci, w ustach pomogła śmietana, nie? Ale w żołądku to nie ma pomocy. Nie, już dawno. Ale w żołądku nie ma pomocy. No nie, właśnie nie. Tam nie ma żadnej pomocy. Na taką ostrość nic nie pomaga już. Chyba, że miałoby być gorzej. Mi się wydaje z tego, co widzę, że to masz gorszy ból, kurwa. No mam. Już jest straszny. Mam, ale się kurna trzymam, stabilizuję się. To jest Mad Dog, no. Ale u mnie stabilizował. No, Mad Dog zawsze działał we flakach. Mad Dog takie rzeczy na brzuchu, to ja się nie dziwię. Tylko tym razem jeszcze zadziałał, kurna, w całej jamie ustnej, wszędzie. No, to także, o kurde. Ja pierniczę. Ja nie wiem, czy się pozbieramy i kiedy się pozbieramy. Teraz trupy leżymy. No. Kurde, w misce rozmawiam. Bo nie mogę łba podnieść po spodniej. To ty nie lepiej, to jest przyspawany do stołu. To wiesz, że to się nie nagrywa od dłuższego czasu? Ja pierdolę, czyli tego mojego bejta nie ma. Takiego. Ale stamtąd no, będzie. Stamtąd trzeba będzie korzystać z tamtego. No. Na szczęście, no. Tutaj małe obwieszczenie, bo chcieliśmy dwie rzeczy wam obwieścić. No. Pierwsza taka, że nie zauważyliśmy, że nasze kamerki już po prostu skończyły się im miejsce i przednie kamerki nam padły. Rzeczy ale minus. Wszystko macie tam z tamtej bocznej. No. Po prostu, no może nie było za dobrze widać, ale macie dobrze oddane, co tam no się działo. No i tak w sumie leżymy od iluś minut. No. A druga sprawa właśnie też, o czym mówiliśmy. Kurwa, no właśnie, no nawet w takiej stanie nie da się rozmawiać. Chcieliśmy powiedzieć, że obiecaliśmy łyżeczki. Kurwa, to jest niemożliwe. Musimy obwieścić niestety, że w naszym obecnym stanie nie jest to niemożliwe. Nie możeliśmy już kurwa w szpitalu się skończyć. A nie chcemy, nie? W szpitalu kurwa skończyć. W szczególności, że sanepid jest bardzo późna godzina, to już jest prawie północ, a sanepid do pracy idzie. Tak. Więc on musi być sprawny w pracy przecież, nie? Tak. A nie w szpitalu skończyć na nockę. Dokładnie. Na tym dyżurze. No, obowiązki wzywają, jak to już było powiedziane. Jednym z wyzwań. Naprawdę, tej widzowie, nasi drodzy widzowie, kochani, no, odechciałaś mi się, kurde, ostrości po tym. No mi chwilowo też. Dobra, chyba skończymy to tutaj, bo i wrócimy, jak się ogarniemy na podsumowanie. No to nie przedłużamy, jesteśmy z wami za chwilę, mamy nadzieję i opiszemy co i jak. To. I to będzie konkretnie zrobione w drugiej części filmu. No jasne, że tak. Którą możecie zobaczyć pod adresem, który tu się gdzieś może wyświetli. No tutaj na pewno gdzieś. Gdzieś tutaj będzie. No. Ci, którzy liczyli na show. To na pewno jest dostali. Tą bardziej rozrywkową część. To tym mówimy do widzenia. Żegnamy. A tych, którzy jeszcze chcieliby posłuchać nas, jak jeszcze wypowiadamy się... W sposób bardziej spokojny, recenzencki, już bez, może bez wyłączenia tych emocji, które teraz występują, to zapraszamy do następnej części filmu. Do zobaczenia.